Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym nie będziemy mówić o kryptowalutach. Lekko zahaczymy może, natomiast nie mogłem odmówić sobie komentarza na temat tego, co stało się wczoraj na stopach procentowych w Polsce. I przejdźmy od razu do konkretów. Mianowicie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową do 6%. Oczywiście nikt się tego nie spodziewał. I jak się okazało, zaskoczyła wszystkich analityków oraz ekspertów, tak jak niegdyś inflacja. Jeszcze do niedawna stopy procentowe wynosiły 6,75%. W prognozach była możliwa lekka obniżka o 25 punktów bazowych, natomiast Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć aż o 75 punktów bazowych. I oto jest całe zamieszanie w mediach. Dlaczego? Ponieważ prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że możliwe są obniżki stóp procentowych w naszym kraju wtedy, kiedy inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego i kiedy projekcja inflacji będzie wskazywała na to, że inflacja będzie się obniżać. Obniżka stóp procentowych we wrześniu jest możliwa i jaka skala, jak szybko Rada będzie schodzić z obecnego poziomu stóp? Z rozwagą, powoli, z miesiąca na miesiąc. Czy we wrześniu jest możliwa. Jeśli będzie inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie z 90% pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać, to jest możliwe we wrześniu, tak? Ale mówimy o inflacji, o spadku typu 0,25. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej strony. Kiedy był ostatni odczyt inflacji konsumenckiej, było to 31 sierpnia i okazuje się, że finalny odczyt inflacji CPI, czyli konsumenckiej, rok do roku wynosi 10,1%. I okazuje się, że to, co mówi Adam Glapiński, niekoniecznie jest prawdą i w moich oczach niestety nie pierwszy raz. To zaufanie zostało nadszarpnięte, teraz już dosyć mocno. Dzisiaj było wystąpienie Adama Glapińskiego, który mówił, że na dzień dzisiejszy ta inflacja już jest jednocyfrowa, natomiast ostatni odczyt tego nie wskazał. I zobaczcie jeszcze cały wykres inflacji w Polsce. Adam Glapiński mówi o tym, że inflacja będzie spadać i moim zdaniem on nie musi się mylić, ponieważ inflacja mierzona jest do poziomu sprzed roku. I jak widzimy ostatnio było 10,1, to jest sierpień 2023, natomiast sierpień 2022 inflacja była 16,1% i do tego odnosimy dzisiejszy odczyt. I następny odczyt, czyli ten wrześniowy, będzie odnoszony do wrześniowego odczytu sprzed roku i on wynosił 17,2. Następnie będziemy odnosić październikowy odczyt do tego, co było w październiku rok temu i było to 17,9%. Czyli ta baza jest coraz wyższa. Jeżeli wynik odnosimy do czegoś, co jest coraz wyższe, to naturalnym jest, że jeżeli poziom cen by się nie zmieniał, to odnosząc to do wyższej wartości, będziemy mieli niższe wskazania. A prawdopodobnie będziemy odnosić to do wartości takich samych, ponieważ miesięczny odczyn inflacji ostatnio był 0, czyli wysokość cen, dynamika cen się oficjalnie nie zmieniła, ale tak jak wcześniej wspomniałem, zmieni się ta baza, która będzie coraz wyższa, czyli wskazania w kolejnych miesiącach mogą okazać się niższe. Natomiast jeżeli stopy procentowe są obniżane, to koniec końców przy następnej aktualizacji zmniejszy się rata kredytów osobom, które ten kredyt zaciągnęły. W konsekwencji będą miały one więcej pieniędzy i będą mogły więcej wydawać, co będzie napędzać inflację. Dodatkowo osoby, których wcześniej nie było stać na kredyt, teraz jeżeli będą niższe wymagania, bo to oprocentowanie będzie niższe, czyli zdolność kredytowa się zwiększy, również będą mogły wziąć kredyt, a wzięcie kredytu to pojawienie się większej ilości pieniądza na rynku. Dodatkowo też pobudzi to gospodarkę, ponieważ firmy, które nie mają swojej gotówki i chcą realizować inwestycje na kredyt, być może zdecydują się na wzięcie takiego kredytu, ponieważ zdobędą tą zdolność kredytową i wtedy, jeżeli będzie coraz więcej pieniędzy na rynku, ludzie będą też wydawać, to mimo tego spadku inflacji, które w tym roku może jeszcze postępować, w następnym roku może okazać się zabójcze i spowodować silne odbicie inflacji konsumenckiej i powrót na poziomy dwucyfrowe, to znaczy nadal na nich jesteśmy, ale jeżeli zejdziemy, to możemy się do nich cofnąć. Dodatkowo
żeby wam taki szerszy obraz trochę pokazać, to amerykańscy decydenci nic nie mówią o obniżkach stóp procentowych, tak samo na razie Europejski Bank Centralny. Była mowa o tym, żeby podwyższyć stopy procentowe, natomiast wskaźniki z gospodarki są tak słabe, że być może wstrzymają się oni z podnoszeniem tych stóp. Na razie nic nie wiadomo, w niedalekiej przyszłości się dowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykę, to tam wskaźniki nie są tak tragiczne jak w Europie i planowane jest na razie utrzymanie kosztu pieniądza na wysokim poziomie, powyżej 5% jest w Ameryce. Wracając jeszcze do Narodowego Banku Polskiego, po ogłoszeniu decyzji mieliśmy komunikat od Rady Polityki Pieniężnej, w którym to napisali, że w ocenie Rady napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, a także opóźnienia, w jakim decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę, Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. I tutaj zastanowienie, jak obniżka stóp procentowych może umocnić walutę? Jeżeli obniżamy stopy procentowe, oznacza to, że zaciągnięty kredyt będzie tańszy, ponieważ odsetki, które będziemy musieli oddać za zaciągnięcie kredytu, będą mniejsze. I żadna ekonomia nie mówi o tym, że obniżka stóp procentowych umacnia walutę. I zresztą możemy to zobaczyć na wykresach, że dobrze, tutaj mam jedno minutówki włączone, natomiast no, euro-PLN z dzisiaj i wczoraj widzimy, że wczoraj po decyzji kurs euro-PLN wystrzelił z 4,50 na 4,58 nawet. Potem było lekkie odreagowanie, natomiast w dniu dzisiejszym znów złoty się osłabiał i gdy nastąpiła konferencja Adama Glapińskiego, to co mówił ponownie osłabiło złotego. Po konferencji znowu było lekkie odreagowanie, ale z powrotem wróciliśmy do osłabiania się złotówki i już mamy 4,62 za 1 euro. Oczywiście podobnie wygląda to w przypadku dolara, funta i franka szwajcarskiego. No to umocnili złotego, nie ma co. Dodatkowo, co jeszcze osłabia złotego, to fakt, że dolar umacnia się w stosunku do euro, a jeżeli to euro traci na wartości, no to również złoty traci, ponieważ kapitał odpływa za ocean, a złoty jest ujemnie skorelowany z dolarem amerykańskim, co znaczy, że jeżeli dolar się umacnia, to zazwyczaj złoty traci i odwrotnie. I aktualnie mamy taką sytuację, że dolar w tym miesiącu umacnia się w stosunku do euro, co nie jest korzystne dla krajowej waluty. I teraz, jeżeli chodzi o moją opinię, co tu się wydarzyło. Ja osobiście nie traktuję polskiego złotego jako silnej waluty i zazwyczaj trzymam swoje oszczędności w walutach obcych. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, natomiast co chciałbym, żebyście z tego wynieśli? Jeżeli wy uważacie, że nie tykacie się inwestycji, ponieważ nie znacie się na tym, no to jesteście niestety w błędzie, ponieważ każdy z nas jest tak naprawdę inwestorem. Tylko jeżeli ty zarabiasz w złotówce i nic z tym nie robisz, tylko trzymasz swoje oszczędności w złotówce i tak wydajesz pieniądze i tak je trzymasz, to znaczy, że jesteś inwestorem 100% w polskiego złotego, w mojej opinii, i ja tak do tego podchodzę. Ogólnie zrobię o tym inny, osobny materiał, natomiast musicie wiedzieć, że zgodnie z teorią, jeżeli inne waluty krajów wysoko rozwiniętych, czyli waluta na przykład Szwajcarii, waluta Ameryki, czyli dolar amerykański, waluta strefy euro, gdzie mamy Niemcy, Francję, będzie wspierana przez bank narodowy tamtejszy, dajmy na to w Ameryce Fed nie będzie obniżał stóp procentowych, a w Polsce będzie się to działo, to inwestorzy najprawdopodobniej będą przenosić ten kapitał inne waluty, ponieważ one nie będą tracić na wartości w czasie tak mocno jak złoty. Na samym końcu odniesiemy się jeszcze do kryptowalut. Przejdziemy na CoinGecko i zobaczymy, jak w ostatnich 24 godzinach miał się Bitcoin. Jeżeli mamy ustawione notowania do dolara amerykańskiego, no to Bitcoin w ciągu 24 godzin odnotował wzrost 0,6%. Natomiast jeżeli zmienimy na polskiego złotego,
to widzimy, że ten wzrost jest już 1,8%. I pamiętajcie też, że jeżeli posiadacie na przykład Bitcoina, to nie tylko macie ekspozycję na tego Bitcoina, ale także pośrednio na dolara, ponieważ ten Bitcoin jest wyceniany w dolarze. I jeżeli Bitcoin stoi w miejscu, a złoty osłabia się w stosunku do dolara, to tak naprawdę posiadając Bitcoina i tak zyskujecie, bo złoty również traci do Bitcoina. Pamiętajcie o tym, dajcie znać, czy podobała Wam się też taka odsłona odnośnie rynku tradycyjnego. Ja standardowo zachęcam do dania łapki w górę, chociażby taktycznego komentarza byle jakiego. Zostawcie suba. Cześć! Państwa w Niezależnym Narodowym Banku Polskim. Podkreślam niezależnym. Proszę pamiętać, że niezależność Narodowego Banku Polskiego jest jednym z głównych osiągnięć naszego ostatniego 30-lecia. Widziałam orła cień, do góry wzbił się niczym wiatr, niebo to jego świat, z obłokiem tańczył w świetle dnia. Słyszał ludzki szept, krzyczał, że wolał.